sytuacja taka, że musimy jeszcze chwilę, myślę, że około pół godziny poczekać na oficjalne wieści z Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Ma się z nami watykanistami akredytowanymi tutaj na stałe przy Stolicy Apostolskiej, tymi też, którzy zawsze podróżują z papieżem po świecie i są tutaj w pracy na stałe, spotkać dyrektor Biura Prasowego, czyli Matteo Bruni, i on nam w szczegółach powie, jakie są kolejne kroki. Wiemy na pewno, że w poniedziałek od rana ciało papieża Benedykta będzie wystawione w Bazylice Watykańskiej i wszyscy wierni, którzy zapragną przybyć tutaj do Watykanu, przybyć tutaj i oddać mu no ostatni taki gest czci i szacunku, będą mogli to zrobić. Jak długo to ciało pozostanie tutaj we wnętrzu bazyliki, tego nie wiemy. Jakie są szczegóły dotyczące pogrzebu, też nie jest to pewne. Także, żeby jakoś nie wzbudzać różnych spekulacji, to poczekajmy po prostu na to i może powiedzmy, że no rzeczywiście jak grom z jasnego nieba spadła na nas ta informacja, dlatego że z jednej strony wiedzieliśmy, że stan zdrowia mocno się pogorszył w nocy z wtorku na środę. Pierwszym, który powiedział o tym, że papież Benedykt jest bardzo chory, cierpiący, był sam Franciszek, czyli źródło najbardziej kompetentne tutaj w Watykanie. Podczas audiencji, jak pamiętamy, środowej audiencji generalnej do wiernych zwrócił się, odkładając kartki swojego tekstu wcześniej przygotowanego, mówiąc, że prosi o specjalną modlitwę za bardzo chorego Benedykta XVI, a potem, co wzbudziło pośród nas dziennikarzy, pośród nas związanych tutaj ze światem za Spiszową Bramą, no niepokój było takim znakiem, że jest bardzo poważnie, to fakt, że zaraz po audiencji papież osobiście udał się do Benedykta XVI. Czy to z sakramentem namaszczenia chorych, czy po prostu, aby jeszcze raz uścisnąć mu dłoń, tego nie wiemy w szczegółach, ale na pewno ten gest sprawił, że świat zaczął drżeć i rozumieć powoli, że jest naprawdę źle. Ta sytuacja ze stanem zdrowia przez już jakiś czas, jeszcze przed świętami, zaczęła się pogarszać. Półtora miesiąca temu miał też wymienione elementy rozrusznika serca papież Benedykt, który cierpiał na problemy kardiologiczne już od lat. Przed świętami doszły problemy z oddychaniem, cierpiał na niewydolność nerek, no ale z drugiej strony no, 96 lat nasz kochany Benedykt XVI skończyłby w kwietniu, także z drugiej strony no, trudno się dziwić, że to zdrowie rzeczywiście się nagle załamało, no i gasł jak świeca, która się wypala, jak mówił o nim często jego sekretarz osobisty, arcybiskup Georg Gęzwein, który czuwał i był oczywiście do ostatniej chwili przy nim, gasł, był coraz bardziej kruchy. Ja sama widziałam go nie tak dawno i rzeczywiście ta kruchość fizyczna była niesamowita, ale z drugiej strony ogromna potęga ducha i modlitwy, kontemplacji, ale też takie pragnienie do ostatnich chwil bycia z drugim człowiekiem. Z 1 grudnia jeszcze mamy zdjęcia, kiedy przyjął u siebie w klasztorze Mater Ecclesiae we wnętrzu ogrodów watykańskich, tam za wysoką bazyliką świętego Piotra, dwóch laureatów tegorocznej edycji nagrody Fundacji Józefa Ratzingera Benedykta XVI razem z przewodniczącym tej fundacji, ojcem Federico Lombardim, dawnym rzecznikiem Watykanu. Także to były ostatnie zdjęcia, no i widzieliśmy na nich oczywiście, że był coraz mniejszy, coraz bardziej kruchy, taki właśnie gasnący, ale do ostatniej chwili też pogodzony z tym, że odchodzi. Magdo, powiedziałaś nasz kochany Benedykt. Zwykle rozmawiamy jak dziennikarz z dziennikarzem, ale teraz zapytam cię bardzo osobiście, bo przecież ty masz bardzo osobiste wspomnienia z jeszcze z kardynałem Ratzingerem, ale także z Benedyktem XVI, bo przypomnijmy, tak, że kardynał Ratzinger udzielał ci ślubu w Watykanie. Zatem pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z tym, jak to się wtedy mówiło, pancernym kardynałem? No właśnie, pancerny kardynał, który dla mnie, to była absolutna sprzeczność z tym, jakim był kardynał Ratzinger. Doskonale to pamiętam i muszę powiedzieć, no dla mojego życia rzeczywiście symboliczny czas ten obecny, bo mija właśnie teraz 20 lat, odkąd poznaliśmy się bliżej. Faktycznie udzielał sakramentu ślubu mnie i mojemu mężowi, który przez lata był w Gwardii Szwajcarskiej i między innymi także z tego względu kardynał ówcześnie Józef Ratzinger, czyli prefekt do spraw do spraw nauki wiary, z radością przyjął tą propozycję, żeby przewodniczyć tej ceremonii ślubu we wnętrzu Watykanu, w takim pięknym, maleńkim kościółku świętego Szczepana Męczennika w ogrodach watykańskich, ale poznaliśmy się jeszcze spory czas przed ślubem. On także prowadził nasze nauki przedmałżeńskie, także ta relacja się tak budowała powoli. W 2002 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy osobiście. Nie zapomnę, jak tutaj właściwie codziennie mam przed oczami taki obraz, kiedy on
kardynał Ratzinger przechodził w swojej prostej sutannie, w swoim berecie czarnym, no w okresie jesienno-zimowym, w takim długim czarnym płaszczu, z teczką zawsze. Mieszkał tutaj niedaleko, dosłownie 200 metrów stąd, przy murach Watykanu, w mieszkaniu na ostatnim piętrze jednego tutaj z tak zwanych palacji, czyli no takich kamienic watykańskich, i przechodził właśnie przez plac, równo tam, dlatego że za naszymi plecami widać dach właśnie siedziby kongregacji do spraw nauki wiary, i tam był codziennie, oczywiście rano, potem na obiad wychodził i wracał po południu. No i też jego kontakty bardzo bliskie i zażyłe z Janem Pawłem II, więc z kongregacji najczęściej na piechotę chodził do Pałacu Apostolskiego. I to, co mówisz, rzeczywiście ta relacja moja była zawsze bardzo bliska, dlatego dzisiaj też, no tak po ludzku, no jest mi bardzo, bardzo smutno, bo dla mnie zamyka się, dla świata, dla Kościoła, zamyka się na pewno wielka i bardzo ważna epoka jego pontyfikatu, ale w ogóle jego postaci, która naznaczyła tak wiele dziesięcioleci XX wieku, ale dla mnie na pewno to takie domknięcie pewnej epoki mojego życia rodzinnego, również moje córki, które teraz są już kilkunastoletnie, 13 i 15 lat, no dzisiaj poruszone przyjęły tą informację, dlatego że nie dość, że udzielał ślubu, to jeszcze moje obie córeczki chrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej, jedną w 2008, drugą w 2010 roku, i to były też wyjątkowe momenty. Papież, Ojciec Święty chrzci tylko raz w roku dzieci właśnie we wnętrzu Kaplicy Sykstyńskiej, a zatem no we wnętrzu absolutnie wyjątkowym, w drugą niedzielę stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego. I akurat tak było, że moje maleńkie dzieci miały ten zaszczyt. Są piękne zdjęcia, piękne nagrania. I one w jakiś sposób, może powiedzieć, dzisiaj jak z nimi rozmawiałam tuż po tej informacji, która do nas dotarła, czuły taką dumę, że dla nich był kimś szczególnym i wyjątkowym, bo one żyły przez wiele lat również za murami Watykanu z nami. I ten kontakt z Ratzingerem jako kardynałem, a potem jako z papieżem, pozostał właściwie do końca. Sam wybór jego, muszę powiedzieć, był też no wyjątkową chwilą, bo ja się czułam bardzo osierocona po śmierci Jana Pawła II, jako mieszkanka Watykanu, jako Polka, która tam czuła się w domu dzięki niemu i dzięki tym, którzy go otaczali, i pomyślałam, Boże, już nic nie będzie takie same. A kiedy pojawił się tutaj Józef Ratzinger, i pamiętam, jak dziś ogłoszono, że został wybrany właśnie on i zostanie papieżem Benedyktem XVI, to pomyślałam, no teraz też trochę czuję się jak w domu. I to była na pewno dla mnie zawsze wielka opoka, i do dzisiaj tak pozostało. Do dzisiaj, do ostatnich chwil pytał o dzieci, o szkołę, o to, jak żyjemy, jak się czujemy.